Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Witamy się z Państwem już po raz 33. Lato w pełni, upały dają się we znaki. Trochę popadało, niestety niewiele. Miejmy nadzieję, że pogoda się załamie i woda wróci na pola. Co było i co będzie, za chwilę jednak we fleszu rolniczych wieści. A w Klubie Hodowców Bydła Witold Stańca opowie o wielkościach tłuszczów chronionych w dawkach dla krów. W magazynie Prosto z Pola z Krzysztofem Skibińskim o bezpieczeństwie w rolnictwie. Gośćmi dzisiejszego odcinka będą Wojciech Czapracki z firmy Agrotom oraz Mirosław Spochacz, kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Żninie. I tu, szanowni Państwo, wrócimy do tematu ekoschematów, a właściwie do jednego z jego elementów, to jest ograniczania czy eliminowania orki nagradzanej punktami, co przekłada się na wielkość dopłat. Ekoschematy coraz bardziej zyskują na znaczeniu. I dlatego właśnie rozmowa z przedstawicielem producenta maszyn do zabiegów zalecanych pod względem rolnictwa węglowego oraz przedstawicielem ośrodka doradztwa rolniczego co do zasad tego ekoschematu. Przyjdzie czas na humor, konkurs i oczywiście na muzykę. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Życzymy miłego słuchania. Flesz rolniczych wieści. Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii do dnia 30 czerwca mogą liczyć na dopłaty w pełnej wysokości. Kto jednak nie zdążył, może to jeszcze zrobić do 25 lipca, ale za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1%. Zmiany do złożonych do 30 czerwca wniosków można składać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca. Po tym terminie też będą stosowane 1% sankcje za każdy dzień opóźnienia, a czas na złożenie zmian również upływa 25 lipca. Nabór wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji e-Wniosek Plus. Eksperci z ośrodków doradztwa rolniczego stale udzielają bezpłatnej pomocy w wypełnianiu dokumentów, o czym zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak już wiemy, przyczyną choroby kotów na terenie Polski, jak i na terenie pałk, jest ptasia grypa. Wyjaśnienie powodów wystąpienia choroby u czworonogów zaangażowali się naukowcy z krakowskich i gdańskich środowisk naukowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 lipca zorganizowało konferencję prasową, podczas której wyjaśniono, że nie ma powodów do obaw, ponieważ polskie mięso jest zdrowe. Przypominamy Państwu o ważnych datach. 14 lipca to ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupionych nawozów. Również 14 lipca mija termin złożenia wniosków o dopłaty do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. 31 lipca z kolei to ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty do pszenicy sprzedanej od 15 kwietnia. A także ostatniego dnia lipca mija termin opłacenia składki KRUS za trzeci kwartał. Był to flesz rolniczych wieści. Oh!
To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. A dziś tłuszcze chronione w dawkach dla krów w okresie wczesnej laktacji. Tak, chociaż dodatek tłuszczu wydaje się naturalnym sposobem na zwiększenie koncentracji energii w dawce pokarmowej dla krów w okresie wczesnej laktacji, to wyniki doświadczeń nie zawsze potwierdzają, że ten efekt jest dla krowy korzystny. Wiele zależy od składu tych kwasów tłuszczowych i tutaj dochodzimy już teraz do sedna problemu. Kupno dodatku tłuszczowego dla samej nazwy tłuszcz, bez wnikania w skład tych kwasów tłuszczowych, o których już kilka audycji mówimy, no niestety można powiedzieć, że nie jest rozważne. Skarmianie w pierwszych 24 dniach, czy tam 30 dniach laktacji dodatku zawierającego głównie kwas palmitynowy, czyli C16, spowodowało zwiększenie wydajności mleka o standardowej zawartości w nim tłuszczu, ale także zmniejszenie masy ciała i zwiększenie koncentracji wolnych kwasów tłuszczowych w krwi, co wskazuje niestety na niekorzystne zwiększenie uwalniania rezerw tłuszczowych krowy. Znaczną część dodatków tłuszczowych oferowanych naszym hodowcom stanowią właśnie dodatki zawierające ten kwas tłuszczowy. Zwykle są to tłuszcze w formie granulowanej, co jest
najważniejsze, nie śmierdzą w odróżnieniu od mydeł. Niestety są błędnie oferowane na poprawienie bilansu energii. No ale cóż, no kogo to obchodzi, że zawierają głównie kwas C16, który w świetle nawet wielu cytowanych doświadczeń jeszcze ten ujemny bilans energii pogarsza, o czym mówiliśmy w ostatniej audycji. Przeprowadzane są różne badania na krowach będących w okresie po szczycie laktacji. Porównywane były dawki bez dodatku tłuszczu z dodatkiem tłuszczu zawierającego na przykład 80% kwasu C16, czyli tego palmitynowego, oraz dodatkiem tłuszczu zawierającego mieszaninę kwasu C16, na przykład 45%, i kwasu C18, czyli stary nowy 35%. Co prawda podniósł poziom insuliny we krwi, a także zwiększył przyrost masy ciała u krów. W doświadczeniu, którego wyniki też były szeroko opublikowane, naukowcy badali wpływ dodatków tłuszczowych podawanych krowom w pierwszych 24 dniach laktacji w ilości 1,5% suchej masy dawki pokarmowej. Dodatki właśnie zawierały kwasy tłuszczowe C16 i C18 w różnych proporcjach, czyli 80:10, 70:20 i 60:30, w porównywaniu z dawką kontrolną, czyli która nie zawierała w ogóle tłuszczu, spowodowały zwiększenie wydajności mleka oraz skorygowanego na zawartość tłuszczu. Zwiększyły one również zawartość tłuszczu i jego wydajność w mleku oraz spowodowały zmianę masy ciała krów. Zwierzęta, które żywiono dawkami, gdzie było 80% kwasu C16, utraciły najwięcej kilogramów masy ciała. Z drugiej strony, wraz ze zwiększeniem udziału kwasu C18 w dodatku tłuszczowym, zmniejszała się zawartość tłuszczu w mleku. Oraz, co bardzo ważne, zmniejszały się utrata masy ciała i pogarszanie kondycji krów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w tym właśnie doświadczeniu podawanie mieszaniny kwasów tłuszczowych przez pierwsze 24 dni laktacji utrzymywało się do końca 9 tygodnia laktacji. I tutaj wyniki, jakby nie patrząc takiej przedstawionej tutaj pracy na ten temat, że podawanie krowom w pierwszych 24 dniach laktacji dodatku tłuszczu z udziałem kwasów C16 i C18 zwiększa wydajność mleka i też i mleka standardowego, czyli takiego 3,5% tłuszczu. Warto więc stosować dodatki tłuszczu od początku laktacji. Natomiast zwiększenie udziału tłuszczu C18 w dodatku tłuszczowym zwiększa pobranie suchej masy i zmniejsza utratę masy ciała krów, o co właśnie nam chodzi, i kondycji krów. W celu zmniejszenia uruchamiania rezerw tłuszczowych i ograniczenia konsekwencji ich uwalniania, warto więc stosować dodatki tłuszczowe, które zawierają kwas C18, czyli stary nowy. Skład dodatku tłuszczowego dostosowany do fazy laktacji, skoro kwas palmitynowy, czyli C16, po pobraniu przez krowę w większości kierowany jest bezpośrednio do gruczołu mlekowego, o czym też mówiliśmy, to podawanie krowie dodatków tłuszczowych z jego dominującym udziałem, czyli tutaj 80%, nie poprawia bilansu energii. Dodatkowo kwas C16 stymuluje oporność insulinową, o której też mówiliśmy, co jest kolejnym argumentem za jego ograniczonym podawaniem w okresie szczytu laktacji. Kwas C16 może jednak zwiększyć wydajność mleka, a zwłaszcza tłuszczu mleka, i przez to wydajność mleka skorygowanego, co można wykorzystać w okresie pełnej laktacji, a nawet jej trzecim trymestrze, o czym też mówiłem właśnie, kiedy stosować C16, kiedy C18. To na te okresy laktacji warto przeznaczać dodatki z kwasem C16. Poprzez wzrost zawartości tłuszczu w mleku i wzrost wydajności tłuszczu mleka można zwiększyć przychód ze sprzedaży tego surowca. Dodatki tłuszczowe zawierające dużo kwasu C18 powinny być stosowane właśnie w tej wczesnej fazie laktacji. Kwas C18 ogranicza uwalnianie rezerw, zwiększa koncentrację insuliny oraz zmniejsza tą insulinooporność, a więc spowoduje to wszystko, co się przydaje w okresie wczesnej laktacji. Kwas C18 znajduje się w tych popularnych mydłach właśnie wapniowych, kwasów tłuszczowych obecnych, których jest bardzo dużo na naszym rynku. Obecność kwasu C18 poprawia strawność tłuszczu, ponadto wpływa pozytywnie na rozwój zarodków, czyli jest taki właśnie ten rozrodowy, co jest ważne również w okresie pierwszych 100 dni laktacji. No i ułatwia kierowanie składników do rezerw tłuszczowych, przez co ogranicza się uruchamianie ich w okresie wczesnej laktacji. Czyli reasumując, sprawdzaj skład kwasów tłuszczowych w dodatkach tłuszczy chronionych. Zasady stosowania tłuszczów chronionych o różnym składzie i w różnych okresach laktacji przedstawiłem, myślę, dość obszernie. Nie kupujmy więc konkretnego dodatku tłuszczu chronionego, bo na przykład mniej śmierdzi niż drugi, czy dlatego, że jest tańszy. Po prostu musimy nauczyć się sprawdzać ten skład lub po prostu doradzić się w tym temacie, gdzie chciałbym tutaj właśnie Państwu w tym służyć. No i zapraszam do konsultacji, do rozmów. Także naszym ostatnim tematem właśnie w tłuszczu chronionego będzie już, jak ten tłuszcz chroniony w żywieniu wprowadzać. Więc zapraszam na kolejną audycję. To był Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka.
Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński i Radosław Nowak. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie osobistym w rolnictwie, BHP w rolnictwie, taki cykl dwuodcinkowy sobie postawiliśmy za cel. A dziś przechodzimy do bezpieczeństwa, ale do pracy z maszynami, żebyśmy tutaj tego tematu nie opuścili, bo ten pierwszy cykl nam trochę rozbudował pomysł na to, że jeszcze faktycznie trzeba wspomnieć o tym, że maszyny też muszą być dopracowane, żebyśmy mieli bezpieczną pracę. Czyli najprościej rzecz ujmując, maszyna nie tylko musi odpalić, ale też sprawnie działać. Wiadomo, podstawowy serwis techniczny, olejowy, to jest bezpieczeństwo tak naprawdę naszego portfela. Czy to nam będzie chodziło dłużej czy krócej. Ale musimy spojrzeć pod kątem zabezpieczenia chociażby przyczep rolniczych. Przeglądamy w tych przyczepach podstawowe takie rzeczy jak hamulce, przewody, które doprowadzają olej bądź powietrze do tego układu, bo te przewody, wiadomo, mogą skruszeć, mogą już swoimi latami zostać po prostu zużyte. Czy też fizycznie gdzieś mogły zostać uszkodzone podczas pracy na polu? Również, ale te przyczepy bardzo często służą nam do akcji żniwnej i bardzo często w wielu gospodarstwach one czekają praktycznie cały rok na kolejny sezon pracy. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Oświetlenie, odblaski? Niektóre przyczepy, pojazdy wyglądają jak statki kosmiczne, są tak doświetlone, aż prześwietlone, ale tutaj też musimy pamiętać, lampy błyskowe, one po to są w maszynach wolnobieżnych, żeby inni użytkownicy drogi wiedzieli, że jedziemy z szerszym transportem, z wolnym transportem, który wolno się porusza po drodze lub sprawia jakieś zagrożenie, wystając poza obrys ciągnika rolniczego. Czyli w okresie żniwnym, jak jedziemy samochodem i z naprzeciwka jedzie taki oświetlony ciągnik, to wiedzmy, że nikt tam się nie przechwala, tylko dba o nasze bezpieczeństwo. No tak, lampa sygnalizacyjna ostrzega innych kierowców o tym, że ten pojazd może być niedostosowany szerokością lub prędkością do warunków na drodze. Część sprzętu rolniczego podlega okresowym badaniom technicznym, część nie. No i teraz musimy sobie uświadomić, że badania techniczne to nie jest tylko nasz finansowy obowiązek czy finansowa niedogodność, ale też to jest ważny punkt w dbaniu o bezpieczeństwo. No, to, że niektóre maszyny nie wymagają przeglądu technicznego, to nie znaczy, że też nie powinniśmy zadbać o to, żeby faktycznie były widoczne, oświetlone, no a przede wszystkim sprawne, bo sprawność to jest podstawowa rzecz, która nam daje tą możliwość i poczucie bezpieczeństwa. No i pamiętajmy, że czasami sami nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy maszyna jest sprawna, ale no wymaga to naprawdę specjalistycznego sprzętu. No i tutaj jest zadanie dla naszego serwisu, który bez problemu może przyjechać do Państwa na podwórko i pomóc w uruchomieniu lub przygotowaniu maszyny rolniczej. Ewentualnie możecie Państwo przyjechać ciągnikiem do nas na serwis. Możemy zrobić wszystko, żeby to działało i było w pełnej kondycji. Czyli podsumujmy, jeżeli mamy wątpliwość czy niepewność względem naszego sprzętu, możemy albo przyjechać na serwis, albo też w przypadku niemożności uruchomienia, taki asystans ze strony firmy Interfax jest możliwy. Posiadamy serwis. Serwis, który może odbyć się na miejscu, to usługa serwisowa, ale też chłopaków, którzy dojeżdżają na miejsce. Tak jak i dojeżdżają na uruchomienia sprzętów, tak samo mogą dojechać do Państwa na podwórko i pomóc w przygotowaniu maszyny lub jej naprawie na miejscu u Was na podwórku. I próbie uruchomienia. Też. Co jeszcze może się przydać do żniw? Żniwa, temperatury wysokie, suche powietrze, sucha ściółka. Na pewno musimy zadbać o sprawne gaśnice. Niektóre możemy poddać badaniom technicznym, żeby służyły nam kolejny sezon. Niektóre wymagają naprawdę wymiany na nowe lub uzupełnienia o kolejną gaśnicę w danym gospodarstwie. Tu też możecie Państwo zrobić zakupy u nas. I tak, Szanowni Państwo, na krótko przed żniwami chcieliśmy właśnie zaakcentować o tym bezpieczeństwie, o sprawności sprzętu, żebyście Państwo też czuli się pewnie i bezpiecznie podczas pracy. To są rzeczy, o których chyba wszyscy wiedzą, jednak trzeba wciąż o nich przypominać. Te elementy bezpieczeństwa to są rzeczy, o których wszyscy wiedzą, ale to jest taka rutyna, gdzie czasem gubi. W tym pośpiechu, w takich obowiązkach, wielu innych ważniejszych, zapominamy o tych podstawowych rzeczach. Tak jak wcześniej w programie rozmawialiśmy tydzień temu o bezpieczeństwie osobistym, tak teraz tylko delikatnie
poruszyliśmy ten temat. Wiadomo, jest dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy przygotowywaniu sprzętu, jak i później przy dalszej eksploatacji, bo sezon od momentu rozpoczęcia się żniw do końca zasiewów i ochrony to naprawdę kilka miesięcy pracy, w której już wtedy nie ma czasu na to, żeby to przygotowywać, tylko ewentualnie usprawniać, jeśli coś nam się wysypie w trakcie. Tutaj też profilaktyka jest bardzo ważna, bo czasami jeden przegląd, wymiana jednego wężyka, który zajmie nam godzinę, może uratować nas przed na przykład kilkudniowym postojem w pracy. No to jest takie nasze ubezpieczenie na bezpieczną i miłą pracę. I takiej właśnie Państwu życzymy. To był magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński i Radosław Nowak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem, a dziś porozmawiamy z przedstawicielem firmy Agrotom, Wojciechem Czaprackim, o nowych maszynach, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością właśnie z uwagi na wymogi ekosystemów. Agregaty podorywkowe, brony talerzowe, siewniki do uprawy uproszczonej. Panie Wojciechu, cóż takiego niezwykłego w tych maszynach, że nastał na nie aż taki trend? Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wiemy, Unia nakłada takie wymogi, iż mamy odstąpić całkowicie od orki. Dlatego maszyny stają się coraz bardziej powszechne do uprawy bezorkowej. Siewniki z redlicami dwutalerzowymi, jednotalerzowymi, którymi możemy siać sobie w mulcz. Bo wiadomo, jeśli wejdziemy w uprawę bezorkową, trochę tych resztek pożniwnych może być na wierzchu. Dlatego brony talerzowe, agregaty orkowo-podorywkowe stają się naprawdę popularne. Można to zauważyć po tym, że produkcja ich jest coraz większa.
Panie Wojciechu, Agrotom to importer czy producent maszyn? Jesteśmy producentem maszyn rolniczych. Firma istnieje na rynku od 2005 roku. Zajmujemy się produkcją siewników, rozsiewaczy, agregatów workowo-podorywkowych, agregatów ścierniskowych, bron talerzowych, agregatów talerzowych, agregatów uprawowo-siewnych, siewników do uprawy uproszczonej. Baza maszyn jest bardzo szeroka. A na terenie Pałuk z tymi maszynami zapoznać się możemy w Interwaksie, prawda? Tak jest, zgadza się. Firma Interwax to jest nasz największy dealer w tym rejonie. A proszę mi powiedzieć, kiedy w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Państwa maszyny w pracy? Jeśli chodzi o nasz asortyment, to można go zobaczyć zawsze na placu w Interwaksie. Natomiast nasze maszyny będzie można zobaczyć podczas pracy na konkursie Orki organizowanego przez firmę Interwaks 10 września. Panie Wojciechu, z tego co wiem, to przyjeżdża Pan też tutaj właśnie na teren Pałuk, odwiedza Pan Interwaks. Czy rolnicy, którzy chcieliby poznać szczegóły, mogą się z Panem spotkać? Oczywiście jak najbardziej. Jeśli jestem w stanie, to pomogę. Na każde pytanie postaram się odpowiedzieć, ale też myślę, że w firmie Interwaks, jak wspomniałem, to jest nasz główny dealer. Na wszelkie pytania odpowiedzą tam handlowcy, doradcy, którzy tam właśnie oferują nasze maszyny. Można je tam zobaczyć, że tak powiem, dotknąć, więc na pewno na placu coś się znajdzie dla każdego. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w Rolniczych Wieściach z Interwaksem był dzisiaj Wojciech Czapracki. Dziękuję. Do usłyszenia. Rolnicze Wieści z Interwaksem, a z nami jest dzisiaj kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żninie, Mirosław Spochacz. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Panie kierowniku, ekoschematy wprowadzają zmiany w zakresie uprawy gruntów. Odchodzimy od orki. Tak, rzeczywiście, ekoschematy wprowadzają tutaj w kwestii uprawy roli dużo zmian. Jest to jeden z takich ekoschematów w rolnictwie węglowym. Tak jak wspomniałem, w rolnictwie węglowym ekoschemat dotyczący uproszczonych systemów uprawy. Taki punktowany za 4 punkty. Rolnicy wiedzą, że te 4 punkty to już jest 400 zł, czyli dopłata do hektara za system bezorkowy, uproszczone systemy uprawy. To jest właśnie ta kwota 400 zł do hektara. No to jest pokaźna, bo w ekoschematach można maksymalnie zyskać 5 punktów, czyli 500 zł do hektara, a za samą uprawę bezorkową jest aż 400 zł, czyli to wydaje się dla rolników zachęcające. No i oczywiście ma to też wpływ na park maszynowy, jaki rolnicy sobie od tego roku chcą wymienić, czy chcą mieć w tym parku maszynowym właśnie maszyny takie, żeby tej orki nie wykonywać, żeby te punkty w ramach tego ekoschematu zyskiwać, no i tym samym mieć większe dopłaty. Dlaczego albo czy orka jest zła? No właśnie, to nie jest do końca tak, że orka jest zła. Jeszcze może starsi rolnicy, a nawet może nie bardzo starsi, ale ja pamiętam jeszcze małe 30 lat temu, kiedy uczyłem się w technikum, to też uczyliśmy się to o... 30 lat? Tak, to już 30 lat ponad. Uczyliśmy się też o orce. Orka ma bardzo wiele zalet. Rolnicy wiedzą, fitosanitarne, przerywanie jakichś tam chorób występujących w płodozmianie. Zalet orki by można dużo wymieniać, ale takim chyba najważniejszą wadą, która teraz jakoś jest orce zarzucana, to brak wpływu na oszczędność, na gospodarowanie wodą. I tutaj odchodzi się właśnie z tego względu od tych systemów orkowych. No, ci, którzy już przeszli albo tą orkę ograniczają, no to wiedzą, że ograniczając ilość zabiegów, czy upraszczając te zabiegi, utrzymujemy tą wodę w glebie jak gdyby dłużej i ona jest przez rośliny lepiej wykorzystana niż kiedy orzemy. Ale są rośliny, które typu na przykład rzepak, typu burak, głęboko korzeniące się, które na pewno lubią, kiedy jest wykonywana orka. Sami rolnicy z doświadczenia wiem, że też na przykład stosują systemy bezorkowe po rzepaku, ale pod rzepak wolą, kiedy ta ziemia jest przewrócona, jest przeorana, tak samo pod buraki. Tak do końca nie da się tego zabiegu wyeliminować, ale w uprawie coraz częściej, tak jak macie Państwo na przykładzie ekoschematów, systemy bezorkowe, te uproszczone systemy uprawy coraz częściej są wdrażane. No właśnie, pan Wojciech Czapracki z Agrotomu mówił, że teraz na popularności zyskały takie maszyny, które właśnie nie wykonują orki, nie trzeba wykonywać tej orki, jak na przykład same agregaty podorywkowe, tylko brony talerzowe, siewniki do uprawy uproszczonej. Czeka rolników wymiana sprzętu, pługi pójdą w zapomnienie? Być może nie, ale co jakiś czas rolnicy mimo wszystko do tego pługa wracają, ale tak jak wspomniałem, coraz częściej, tak jak to
tutaj Pani wspomniała, coraz częściej te maszyny do uproszczonej uprawy, do tych systemów bezorkowych, coraz częściej przez rolników są wykorzystywane. To też tak jest, że skoro wspominałem o dopłacie, ta dopłata 400 zł do hektara, to rolnicy bardzo szybko to sobie przeliczają, że 2, 3, 4 sezony używania takiej maszyny, typu jakiś agregat podorywkowy, tam gdzie rolnik posiadając taką maszynę, gdzie nie wykonuje orki, no to po prostu zarabia na ekoschematach i za jakiś czas ta maszyna, zakup tej maszyny jemu się zwraca. Ta dopłata jest dla rolnika korzystna, no i wtedy stać go na tą maszynę, żeby tą maszynę sobie kupić. Czyli właściwie tą dopłatą przez kilka lat zrekompensuje zakup. Tak, tak. Rolnicy tak to sobie przeliczają, że jeśli ta maszyna nawet nowa kosztuje około 50 tysięcy, to używając to na pewnie odpowiedniej ilości hektarów, bo na 2-3 hektarach to się zaraz nie zwróci, ale jeśli na odpowiedniej ilości hektarów, to dość szybko ta maszyna się zwróci rolnikowi. Myśli Pan, że rolnicy z takim długim już, powiedzmy, stażem, z ojca na ojca ziemia była orana, przekonają się do tego? Tak, to jest kwestia doświadczenia. Rolnicy bardzo szybko chłoną nowości. Nie finansów? Finanse, tak, finanse również tutaj przekonują rolników, ale bardzo szybko podpatrują jeden drugiego. Przecież odwiedzają targi, wystawy, są różne konkursy, pokazy maszyn. Chociażby Interwax tutaj też blisko organizuje różne imprezy i można zobaczyć, podpatrzeć. No jeśli to rolnika zainteresuje i widzi w tym efekty, chociażby finansowe, czy widzi na polu, że to gospodarowanie wodą przez rośliny jest oszczędniejsze, że mniejsza ilość tych zabiegów pozwala tą wodę zaoszczędzić, no to przekonują się do stosowania właśnie tych systemów bezorkowych i maszyn, które w tej uprawie są wykorzystywane. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Mirosław Spochacz, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żninie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Pozdrawiam. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem. Po raz 33 dziękujemy za dzisiejszą obecność. To nasze ostatnie dzisiaj wejście na antenę. To co, humor? Tak, poprosimy. Poprosicie? Poprosimy, wspólnie ze słuchaczami. I to dobry humor, nie czarny. Fakt, taki też bywa. A więc... Pani na lekcji pyta się dzieci, jakie odgłosy można usłyszeć na farmie. Dzieci mówią mu, be, kwa, kwa. Nagle Jasiu się odzywa, złaź z tego traktora. Przyszedł czas na konkurs. Przypomnijmy tylko, że do wygrania jest 100 euro waksów, co jest równowartością 100 zł. Zwycięzcą 32 odcinka został Leszek Adamski. Gratulujemy. Swoją drogą przyznać musisz, że poetów na naszym terenie nie brakuje. Istny wysyp, co nas bardzo cieszy, a wyróżniony tekst brzmi tak. Na jabłoni lśnią owoce, które mają smaku, moce, witaminki prosto z drzewa, latem, kiedy sad dojrzewa, zjadają chętnie chłopcy i dziewczynki, robiąc przy tym kwaśne minki. A dzisiejsze zadanie to dokończenie zdania. Tekst rozpoczyna się słowami. Co niedzielę włączam radio i tutaj czekamy na Państwa szeroką twórczość. Idziemy mocno w autopromocję. Tak trochę odejdziemy od sadów, pól i pogody w naszych konkursach. Do wygrania vouchery na 100 euro waksów, które można realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax, a więc w Żninie, Barcinie, Flandrowie, Hucie, Wałczu i niedawno otwartym sklepie w Sępólnie Krajeńskim. Przypominamy też, że czekamy zawsze na Wasze uwagi i propozycje. Można je do nas pisać na adres magazynrolniczy@waszeradiofm.pl. Za dotychczasowy kontakt bardzo dziękujemy. Za chwilę muzyczna klasyka, jakże piękna, a z naszej strony dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia już w następną niedzielę o godzinie 12. Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Rolnicze Wieści z Interwaksem. Żegnając się z Państwem, życzymy udanego niedzielnego popołudnia.